Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk. Przemysław Rabka. Chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj i odpowiedzieć na pytanie, co z tą inflacją? Przemku, czy zgadzasz się z tym, co mówi Narodowy Bank Polski, że inflacja w Polsce, która już jest najwyższa od 20 lat, wynosi ponad 5% według wskaźnika CPI, jest sprawą przejściową i niezależną od polityki monetarnej, a raczej spowodowaną przez czynniki zupełnie zewnętrzne, jak na przykład zaburzenia łańcuchów dostaw? Tutaj się pojawia kilka twierdzeń, z niektórymi mogę się zgodzić, z innymi nie mogę się zgodzić. Wydaje mi się, że ta inflacja nie jest przejściowa, aczkolwiek jest ona po części spowodowana właśnie czynnikami pozamonetarnymi, na które wpływu faktycznie może nie mieć polityka monetarna. A jakbyś to rozwinął? Trudno się kłócić z tym, że faktycznie doszło do pewnego zaburzenia w łańcuchach dostaw. Produkcja, pewna organizacja właśnie łańcuchów dostaw wyglądała w ten sposób, że wybuch pandemii był dla nich zdarzeniem bardzo kłopotliwym. Z Ameryki dochodzą nas pewne informacje o tym, że wciąż mają problemy z łańcuchami dostaw, polegające głównie na tym, że są problemy z przewozem towarów i uzupełnianiem tych towarów na półkach w sklepach na przykład. Ale podobno występują tam również jakieś problemy z dostawami paliw. Ale też zdaje się, że no już handel światowy, jeśli chodzi o taką fizyczną objętość, z danych wynika, że już przekroczył wielkości sprzed pandemii, więc raczej tutaj wszystko jest na dobrej drodze, żeby to dość szybko się rozładowały te różne, powiedzmy, zapóźnienia. Natomiast właśnie chyba, jeśli by tak było, to powinniśmy raczej widzieć, że inflacja zaczęłaby maleć, a dalej te odczyty miesiąc do miesiąca bywają naprawdę wysokie i no, nie widać jeszcze tego, żeby to powiedzmy momentum inflacyjne spadało. Tak, ponieważ banki centralne oraz rządy dalej starają się pobudzać popyt. Według niektórych danych w Ameryce popyt obecnie jest wyższy o 15% niż przed pandemią. Czyli faktycznie mamy tutaj do czynienia nie tylko z czynnikiem podażowym, ale mamy tutaj również do czynienia z czynnikiem popytowym. Jeśli chodzi o kwestię Polski, to uwagę na to zwraca również pan profesor Gattner z Rady Polityki Pieniężnej. On również twierdzi, że inflacja w Polsce ma charakter popytowy, czyli że to zwiększony popyt pcha ceny do góry. I że Rada Polityki Pieniężnej powinna już rozpocząć cykl podnoszenia stóp procentowych. No tak, bo już PKB Polski i realny, i nominalny jest już wyższy niż w początkach pandemii, więc to by oznaczało, że już tych dóbr i usług jest na tyle, że one nie powinny być droższe, tak? Jakby to możemy rozumieć tę prostą żelazność. Mniej dóbr, no to są droższe, ale skoro PKB mamy już, wrócił nam do poziomu przedpandemicznego, to jakby te ceny powinny zacząć spadać, a tak nie jest. To jednak by sugerowało, że problemem jest może jednak ten wielki nawis pieniężny, który powstał w czasie tarcz antykryzysowych, tak? Bank Gospodarstwa Krajowego czy Polski Fundusz Rozwoju emitowały obligacje, które były bezpośrednio skupowane przez Narodowy Bank Polski i te pieniądze trafiały na konta firm i jakby zaczęły krążyć w gospodarce i zdaje się, że M1 to dobrą 1/3 w Polsce urósł od wybuchu pandemii, więc no nie wiem, ja bym się chyba skłaniał, że to jednak jest po prostu fenomen zupełnie pieniężny, ta inflacja, którą teraz widzimy. Myślę, że nie jest on zupełnie pieniężny, ale co do tego, że ma również charakter pieniężny, to się z tobą absolutnie zgodzę. I dlatego też zgodzę się, że w końcu powinno się kłaść jakieś hamulce na popyt, aby spowolnić tą inflację. Natomiast jeżeli tego się nie zrobi, to myślę, że raczej będziemy mieli do czynienia z przejściowym okresem spadku inflacji, a potem dalej możemy wrócić do jej wyższych poziomów. Ponieważ jak już łańcuchy wartości ozdrowieją, firmy się przeorganizują i już nie będzie problemu w tych dostawach, ale dalej będzie nam rosnął popyt, to inflacja dalej też będzie wysoka. Tak, bo jeszcze wydaje mi się, że tutaj mamy takie zagrożenie, że akcja kredytowa może się rozgrzać, bo na przykład dochodzą informacje, że mamy rekordowe wskaźniki zapytań o kredyty hipoteczne, na przykład z Biura Informacji Kredytowej, że tych nowych kredytów jest naprawdę przyznawanych dużo na coraz większe kwoty, więc jest tutaj niebezpieczeństwo, że ta podaż pieniądza znowu zacznie rosnąć już jakby nie przez działania władz monetarnych stricte, tylko po prostu normalnie w sektorze bankowym, jak to zwykle bywa.
I tak samo przedsiębiorstwa mogą zacząć znowu inwestować, widząc te rosnące ceny, też kredyt dla przedsiębiorców może zacząć kiedyś rosnąć, kiedy poczują, że jednak już ta pandemia jest za nami, więc te niebezpieczeństwa na przyszłość jak najbardziej istnieją. To może jeszcze takie jedno pytanie, jak w takim razie należy ocenić to, że widzimy, rząd chce znowelizować budżet i znacznie zwiększyć wydatki publiczne w obecnej sytuacji makroekonomicznej. Jak to oceniasz? W tym momencie ostatnie odczyty bezrobocia pokazywały, że nie jest u nas źle z zatrudnieniem. W takim razie dodatkowe zwiększenie wydatków fiskalnych będzie miało taki charakter, że przede wszystkim nastąpi pewne przesunięcie zasobów. Pracownicy, jak i inne zasoby, które dotąd zamawiały firmy prywatne, będą teraz zatrudniane przez rząd. Nie sądzę, aby to w jakikolwiek sposób poprawiło efektywność gospodarki, ponieważ to nie wpłynie w żaden sposób na zwiększenie wykorzystania zasobów w gospodarce. No tak, bo ten klasyczny argument keynesowski, z którym można się nie zgadzać, na przykład nie wydaje mi się on zasadny, że stymulacja może działać, jeśli mamy do czynienia z niewykorzystanymi zasobami. Natomiast w Polsce już praktycznie powróciliśmy do poziomów zatrudnienia sprzed pandemii i raczej znowu jest problem niedoborów na rynku pracy na przykład. Tak samo na wszystkie surowce, etc. Tak? Trzeba czekać, więc dodawanie nowych pieniędzy to jest dolewanie oliwy do ognia. Tak? Inaczej tego nie da się nazwać. Tak, to jest dolewanie oliwy do ognia oraz decydowanie o tym, oraz jest to wpływanie na to, kto będzie te zasoby wykorzystywał. No, skoro kreujemy nowy pieniądz, który będzie wydawać państwo, to po prostu zwiększamy rolę państwa w gospodarce i głównie taki charakter będą miały te wydatki zwiększone. Ale żeby nie było, jeszcze dodam. To nie jest tak, że jestem jakimś wielkim zwolennikiem tego argumentu keynesowskiego, tylko jest to pewna ortodoksja ekonomiczna i... Tak, ale właśnie nie są jej przesłanki spełnione zupełnie, tak? Więc ta stymulacja jest zupełnie pozbawiona jakiegoś ekonomicznego uzasadnienia, nawet z którym byśmy się nie zgadzali, tak? To żaden podręcznik ekonomii nie kazałby w takim przypadku zwiększać wydatków publicznych. To w takim razie na koniec, biorąc pod uwagę to, o czym mówiliśmy, to spodziewasz się, że ta inflacja wróci do, powiedzmy, normalnych poziomów celu inflacyjnego, czy raczej powinniśmy się przygotować na to, że te wyższe poziomy z nami zostaną dłużej? Biorąc pod uwagę, jak obecnie prowadzi się politykę monetarną i to, że pewne czynniki gospodarcze ograniczają możliwości podnoszenia stóp procentowych przez banki centralne, mam tutaj na myśli przede wszystkim wysokie zadłużenie sektora prywatnego i publicznego, spodziewałbym się raczej tego, że stopy procentowe pozostaną niskie, a inflacja będzie na podwyższonym poziomie. Straszenie hiperinflacją wydaje mi się jeszcze nie przesadą. Teraz. Jeszcze nie teraz. Może za 10 lat. Wydaje mi się przesadzone, ale myślę, że będziemy mieli do czynienia raczej z podwyższoną inflacją w dłuższym okresie i ewentualnie z powodu odnowienia się tych łańcuchów dostaw, już całkiego ich uzdrowienia, ewentualnie może być okres przejściowy obniżonej inflacji. To dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.